Witam, witam. Jest mityczny tytan i to ten upierdliwy, któremu nie da się obniżyć obrony. Mało osób póki co biło, natomiast oczywiście królują drużyny z podwójnym pęgim. Ja nie mam nawet jednego, więc nie mogę złożyć takiej drużyny. Oczywiście chciałbym się załapać na 2 razy 1%, natomiast może nie być lekko. Poprzednio miałem 630 tysięcy i to starczyło. Fajnie by było mieć ponad 700, natomiast brakuje mi jednej postaci. To oczywiście nie będzie mój skład. Tutaj mogę dać Franca. Nie, Miki nie. Okej. Czyli nie można obniżyć obrony, ale można zwiększyć obrażenia. Dlatego Franc. Teraz tak. Tarlak do podbicia obrażeń. Gdzieś mi uciekł, chyba jest na górze. Kameleon do zwiększenia ataku i szans krytycznych. Tutaj dam Tarlaka. Gdzie on jest? Ups, pewnie go spaliłem. Tarlak, gdzie jesteś? Tarlak jest niestety na 3,70. Gdzieś pewnie był, a ja go przegapiłem. Ej, cholera. O, jest, dobra. Tu jest Tarlak. Gadeirus zwiększa atak o 40%, a Kameleon o 54%. No dobra, czyli Gadeirusa mi się nie opłaca tu brać. I teraz tak, nic więcej nie zrobię, więc przydałoby się coś, co zwiększa obrażenia w jakiś dziwny, fantastyczny sposób. I zastanawiam się, czy dobra, nawet nie wezmę Ratatoskra na poziomie pierwszym. Tylko jego chyba umka skaluje. Nie, plus 50% ataku. A 360, dobra, czemu nie? Spróbuję jeden atak w ten sposób. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. I ktoś z najwyższym współczynnikiem ataku u mnie. I to będzie chyba wskaza. 1018. Dobra, niech będzie skaza. Czyli to byłaby moja drużyna, tylko teraz trzeba odpowiednio ustawić oddziały. Tobie dam ten. Ty nie potrzebujesz z najwyższym atakiem, możesz mieć na krita. Nie, ty możesz mieć na krita, bo masz najniższy atak, jesteś niezrobiony. Tu bym dał ninja. Okej. Powinienem dać zbuntowanych szpiegów na skazę. Ale chyba tego nie zrobię. Dobra, czyli mamy huragany, zwoje, tornada i potrzebuję pełnej miksturki many. I teraz myk jest taki, że kameleona będę musiał załadować 3 razy na start i później cisnąć. Dobra, a ty masz ile? 692 ataku, 619. To mogę dać tak. Dobra, i faktycznie dam tu zbuntowanych. Zbuntowany anioł będzie tu. Okej, i to oczywiście musi być ekstremalna walka. Także zrobię teraz jeden atak, zobaczę jak wyjdzie tą drużyną. Jeżeli będzie powyżej 700 tysięcy, to już mi starczy.
Dobra, to była fatalna plansza, ale spróbuję jeszcze raz tak samo, a później najwyżej innym składem. No dobra, i to była już dużo lepsza plansza, więc zostawmy ten wynik. Szkoda, że nie była taka za pierwszym razem, bo mając plus 20%, no to miałbym taki wynik, jaki bym chciał. Szybko sobie policzę, 6 razy 2, 120. Dobra, w okolicach 800 tysięcy, więc to byłoby więcej niż planowałem. I obecnie 800 tysięcy to byłoby top 50. Także. Szkoda, że trochę zabrakło, ale już jestem bezpieczny w 1%. Także dajcie znać, jak wam poszło, no i czekamy na nagrody.